Co roku w Kudowie Zdroju odbywają się międzynarodowe turnieje zapaśnicze w stylu wolnym w kategorii dziewcząt, chłopców, młodzików i dzieci. W tym roku przypadła ich już 13. edycja. Turnieje odbywają się o puchar burmistrza Kudowy Zdroju. Spotykamy się w sali na ulicy Głównej z Czechami. Zawody międzynarodowe, ja się z tego bardzo cieszę. Zawodników 134, więc patrząc na ilość tych wszystkich młodych ludzi, ja się, jestem pełen zachwytu dla nich. Pokazujemy przez to, jak Kudowa jest aktywna, jak ci młodzi ludzie potrafią swój wolny czas spędzać w zdrowy, aktywny i naprawdę pożyteczny sposób. Nie tylko przy komputerze, ale i na macie, która w tym momencie jest bardzo fajną zabawą, ale i pewną rywalizacją, która też wyucza w tych młodych ludziach takie pozytywne czynniki. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane porozumienie ze starostwem powiatowym w Kłodzku o współfinansowaniu budowy hali, która miałaby być zlokalizowana przy liceum ogólnokształcącym, przy zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych w Kudowie Zdroju. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie potrafię powiedzieć, jak daleko zaawansowane są procedury w tym kierunku. Natomiast rozważamy taką możliwość, wcale jej nie wykluczamy, aby ta hala w Kudowie była z prawdziwego zdarzenia w takich wymiarach, jakie powinny być i nieograniczona przez, tutaj w tym momencie niekorzystne rusztowanie tego sufitu, więc jak najbardziej kwestia nie jest zamknięta i będziemy nadal nad nią pracowali. Z mojego klubu będzie startować dzisiaj 18 zawodników. Przedział wiekowy 2008 i 1999, także jest ta duża rozbieżność wiekowa, ale dzieci sobie dają rzeczywiście radę i pokażą dzisiaj swój kunszt zapaśniczy na tym 13. już turnieju międzynarodowym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy Zdrój. W zawodach również uczestniczyli zawodnicy z Bielawy i Dzierżoniowa, których opiekunem był trener i sędzia zawodów Norbert Warchoł. Jak liczną grupą dzisiaj Państwo tutaj przyjechaliście do Kudowy? Liczbą około 30 osób z Bielawy i 15 z Dzierżoniowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w naszym powiecie zapasy oraz inne sporty walki stoją na bardzo wysokim poziomie, z czego się cieszymy. Rozwijamy ciągle nasze sekcje, powiększamy je o kolejne sale. Wydaje mi się, że wykonujemy dobrą robotę, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży w naszym mieście, powiecie. Ile ekip bierze udział w tych zawodach? Wiadomo, że to jest obsada międzynarodowa. Tak, jest to obsada międzynarodowa. Dzisiaj jest naprawdę duża frekwencja. Mamy 9 klubów, 2 kluby z Czech mamy, także jest naprawdę dzisiaj dużo zawodników i ilościowo i jeśli chodzi o kluby, tak samo dopisały. Praktycznie są wszystkie kluby z Dolnego Śląska. My pochodzimy z Hradce Králové a mamy tady vlastně naši účastníci, máme 2 děvčata a 3 chlapci. Náš hlavní trenér v Hradci Králové je pan Maňásek, kterou má vlastně dlouholetou spolupráci se zdejším zápasnickým oddílem. A vlastně jelikož mezi našima městama, mezi Hradcem Králové a vlastně zdejším městem vlastně je družba, takže vaše návštěva a naše návštěva vlastně tímhle způsobem si to nějak tak oplácíme. Czy są faworyci w tych zawodach? No na pewno. Są tu już zawodnicy, którzy walczą w Mistrzostwach Polski w kategorii tej najmłodszej, bo mamy tutaj kategorię dzieci, a jednak oni już walczą po zawodach krajowych. Także jest i Liga Młodzików, także są tu zawodnicy już, którzy naprawdę reprezentują duży poziom i poziom taki, że te walki są ciekawe i można naprawdę pooglądać już. Taką utytułowaną zawodniczką była Kamila Kulwicka, Zagłębia Wałbrzych, która na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii zajęła 3. miejsce. Co zadecydowało o tym, że wygrałaś te walki? No, niektóre dziewczyny się mnie bały. Taka dobra jesteś? No, w sumie tak. Teraz obejrzałem tą walkę, to ona szybko się zakończyła. Jaką technikę zastosowałeś, że ją pokonałeś? No, w sumie tak walczyłam i weszłam jej w nogi chyba. No. Jakie plany na przyszłość? No, jeszcze nie ma. Na zawody wraz ze swoimi zawodnikami przyjechał utytułowany trener zapasów w Polsce Zbigniew Grabowski. W mojej karierze trenerskiej, która trwa już 41 lat,
wychowałem dwóch olimpijczyków. To jest Monika Michalik, olimpijka z Pekinu i teraz z ostatnich igrzysk olimpijskich z Londynu, oraz Stanisława Pawłowskiego, który był olimpijczykiem w Atlancie. Poza tym w wszystkich grupach wiekowych medale ode mnie zawodnicy, zawodniczki bezpośrednio trenowani przeze mnie zdobyli 21 medali z Mistrzostw Świata Europy. Tytułów mistrzów Polski w wszystkich grupach wiekowych mam grubo ponad 200, ciężko policzyć. Dzisiaj też zauważyłem, że przyjechał pan zawodniczką, utytułowaną zawodniczką, trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich w swojej kategorii. Tak, to jest, ja przywiozłem tutaj cztery. Jedna jest tutaj w dzieciach, wygrała wszystkie walki, jest pierwsza. Druga, taka koperska, jest już w młodziczkach, też wygrała wszystkie walki. No ta Kamila Kulwicka jest tutaj poza zasięgiem dla wszystkich. No i jeszcze jest jedna też początkująca zawodniczka. Chciałbym nadmienić, że obsada sędziowska jest tak fachowa, że naprawdę to są w większości trenerzy, którzy trenują te dzieci. Naprawdę nie ma możliwości, żeby jakaś kontuzja powstała na skutek złego sędziowania. Są to zawodnicy, że oprócz tej kategorii wiekowej sędziują także zawody rangi Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Europy. Także naprawdę to są fachowcy i ta obsada jest dobra. Generalnie walkę prowadzi od strony technicznej sędzia arbiter, czyli to jest sędzia, który jest na macie i przy stoliku. Też nazywamy to sędzia stolikowy. Generalnie to jest kierownik maty, on ma decydujący głos. Niemniej jednak nad tymi sędziami jeszcze jest właśnie moja skromna osoba, która w spornych jakby sytuacjach decyduje o walce sportowej. Chciałem zapytać o zasady walki w zapasach. Wiem, że skądinąd niektóre osoby oglądałyby chętnie walki zapaśnicze, ale nie wiedzą, na czym to polega. No, przepisy są naprawdę trudne, jeśli chodzi dogłębnie, żeby sędziować, ale ogólnie się mówi tak, żeby położyć zawodnika na łopatki. To jest taka najprostsza zasada, jeśli zawodnik położy drugiego zawodnika na łopatki, wygrywa walkę. To jest taka najprostsza zasada, jaką można przyjąć sobie, bo są te niuanse, które naprawdę trzeba być i sędzią, czy zawodnikiem, bo i sędziowie też mają nieraz dylematy, jak daną walkę, czy akcję ocenić, ale diametralnie patrzymy na to, że zawodnik ma zawodnika położyć na łopatki. I taka jest główna zasada w zapasach. Powiedz mi, dzisiaj stoczyłaś swoją pierwszą walkę i jak to było? No łatwo. Tak. Łatwo było pokonać tą zawodniczkę? Tak. Jak długo się przygotowywałaś do tych zawodów? No, parę na podwórku z moim kuzynem ćwiczyłam, skakałam, tam takie też biłam się. I dwa tygodnie. No powiedz, dlaczego interesujesz się zapasami? No, bo lubię zapasy. Na matę prosimy. Po prostu lubię ćwiczyć, lubię zapasy. Lubię się bić. Od kiedy zajmujesz się tą dyscypliną sportu i dlaczego zapasy? Tak gdzieś około od 3 lat, a zapasy dlatego, że mieliśmy kiedyś w szkole zapasy i to mi się spodobało bardzo, dlatego zaczęłam robić. Czy trudno było wygrać z tą zawodniczką? Tak. A jak to ci się udało? Bo pchała się w kramę, chciała zrobić mi coś na górę, ale nie dała rady. Pierwszy raz startujesz w takich zawodach? Nie. Jakie osiągnięcia do tej pory były? No pierwsza, trzecie, drugie. Jakie padły? Czy jakie szanse widzisz w dzisiejszych zawodach dla siebie? Nie wiem, marne trochę. Bo jest bardzo dobra, silna obsada w twojej kategorii. Tak. W jakiej kategorii ty? 44. Niektóre z walk trwały kilka sekund, jak na przykład walka Martina Uszek, zawodnika z Czech, z zawodnikiem z Polski, Danielem Pakoszem. Zauważyłem, że to była dość szybka walka. Ledwo wyszedłeś, a już pokonałeś swojego zawodnika z Czech. Tak, powiedzmy, że myślę, że był mało doświadczony z tego, co czułem walcząc z nim. No po prostu chyba nie ćwiczył za długo.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach w określonych kategoriach wagowych otrzymali medale i dyplomy. Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Dagmara Augustyńska z ULKS Bursztyna Lewin Kłodzki. Puchar Burmistrza Kudowy Zdroju otrzymał zespół ze Śląska Milicz, który w zawodach zajął pierwsze miejsce. Na drugim miejscu plasowała się drużyna z UKS Bielawy Bielawianki. Trzecie miejsce zajęła drużyna z MKS Rokity Brzeg Dolny, a drużyna z ULKS Kudowy Zdroju zajęła czwarte miejsce. Można było zrobić jeszcze z jeden turniej, ale myślę, że jeden dobrze zorganizowany turniej wystarcza jak na naszą miejscowość i na nasze kluby. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Jerzemu Wiśniewskiemu oraz panu Eugeniuszowi Maćkowskiemu za to mocne zaangażowanie w działalność naszych klubów zapaśniczych. Widzimy, ile dzieci korzysta z tej możliwości i biorą udział w zapasach, w turniejach, we wszelkich zawodach. I naprawdę, to jest tylko i wyłącznie ich zaangażowanie, ich wolny czas. Rezygnują z czasu spędzonego z rodziną, a przychodzą tutaj, aby z tymi dziećmi, młodymi ludźmi ćwiczyć. Naprawdę zasługuje to na bardzo wielki szacunek i podziękowanie. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.